Koledzy w pracy mnie namówili, bo ja pracuję w wodociągach w Odbromiu i tam mnie koledzy namówili, słuchaj, startuj, iść, ty jesteś przecież, byłeś tu samorządowcem, masz wygadanie tego, bo tam przez 16 lat byłem w samorządzie i tak dalej. Ja mówię, ja wiem, czy ja mam szansę, nie? Ja napisałem takie zgłoszenie i tak gdzieś 2 miesiące czekałem, nie ma odpowiedzi. Zadzwoniłem do telewizji, tam jakaś pani mówi, wie pan co, chyba pan się nie dostał, bo jednak nie ma odpowiedzi. No ale mnie to dobrze, no trudno, przecież to ja nie jestem sam, nie? Tu tam masa ludzi. No i mówię, no zobaczyć ten film od środka, gdyby, bo z ekranu to jest całkiem co innego widzieć telewizję, prawda, jakiś film. Ale widzieć, jak się ten film tworzy, jak się to wszystko układa, jak na tym ludzie pracują, to jest tak piękne i ciekawe, dlatego tak mnie to pociągło. Nie szukałem tak wielkich miłości, tam mówiąc szczerze, ale poznać nowych ludzi, nowe twarze, opinie, jakieś poglądy, wymienić sobie te poglądy, prawda. No to jest piękne, takie przyjaźnie między sobą zawiązać, nie? Także to uważam, że to jest takie no, bardzo ładne. Właśnie kilka tygodni z obcymi jak dotąd ludźmi. No i kto skradł pana serce najbardziej? Z kim pan się najbardziej zaprzyjaźnił? No z moim kolegą z pokoju, z panem Władkiem z Łodzi, to myśmy tam jak bracia żyli obaj przez miesiąc czas, my się nie pokłócili, to naprawdę fajny człowiek. I taka atmosfera między nami była bardzo dobra. No z kobietami, no jak z kobietami, bywa różnie. Mają różne kaprysy, więc trochę tak, trochę jak to pogoda zmienna jest. Ktoś się powiedział, może dobrze powiedział, że kobieta, pogoda zmienna jest. No ale w sumie jakoś to tak, no powoli, no i z jednymi, potem z drugimi kobietami, tak, no i tak. Ale nie można się zdecydować. No, jakoś to się potem unormowało wszystko. Ja tam nie jestem konfliktowy, także ja z każdą kobietą porozmawiam, potrafię, bo kobietę trzeba uszanować, bo kobieta też to jest taka osobowość, która trzeba szczególnie ją szanować. Ja tak zawsze tak to mówię, prawda? Bo wy macie taką delikatność sobie, prawda? Taką wrażliwość, nie? Bo facet tak to facet, ma być facetem, nie? Ma być twardym. Ja byłem kiedyś zawodowym strażakiem, więc mnie to świadczyło trochę życie. A wy kobiety jesteście takie, no to trzeba uszanować, trzeba widzieć to serce u was i to ja bardzo doceniam.